Piloci myśliwców mieli przechwycić wrogie samoloty, a natknęli się na coś niezwykłego. Niektórym kazano strzelać do UFO. Sprawa jest pilna i trzeba działać szybko. A jeśli trafią na coś, co zaprzecza prawom fizyki? Tego nie da się wyjaśnić. Brak danych naukowych jest źródłem wątpliwości. Szczególne twierdzenia wymagają szczególnych dowodów, których nie ma. Czy są to nieznane obiekty, czy błędna identyfikacja? Myślał, że zaczyna trzecią wojnę. Niezidentyfikowane obiekty widywano od dziesięcioleci. Tysiące przypadków opisano w oficjalnych dokumentach. Większość ma naukowe wyjaśnienie, lecz niektóre pozostają niewyjaśnione lub tajne. Czy odtajnione dokumenty pomogą cokolwiek wyjaśnić? UFO, odtajnione akta, odcinek 6. 20 maja 1957 roku, Anglia. Radar w bazie lotniczej Manston odbiera niezwykły sygnał. Ten obiekt dziwnie się zachowywał. Startują dwa myśliwcy. Jeden pilotuje Milton Torres z amerykańskiej bazy lotniczej. Był pilotem w latach 1951-71. W Wietnamie wziął udział w 267 misjach. Ojciec miał 20 parę lat. Oni byli jak maszyny. Jeffrey Torres badał to, co przydarzyło się jego ojcu. Kazali mu wejść na 32 tysiące stóp nad East Ipswich. Spytał, czy ma iść pełnym gazem. Myśliwiec F-86D osiąga prędkość 1100 km na godzinę, czyli trochę poniżej prędkości dźwięku. Trwa zimna wojna i Torres ma przechwycić sowiecki samolot szpiegowski albo bombowiec. Samoloty rosyjskie naruszały przestrzeń, a taki myśliwiec mógł działać w każdych warunkach pogodowych. Przy złej widoczności Torres leciał na przyrządach. Wejdź na kurs 010. Pilot chce zmniejszyć prędkość, ale nie dostaje pozwolenia. Do końca leć na dopalaczu. Chcieli, żeby szybko doleciał do celu. Nic tu nie widzę. Nad Anglią często jest mgła, a wtedy nic nie było widać. Wypatrywał śladu wroga na radarze i wtedy otrzymał rozkaz. Kazali mu odpalić wszystkie 24 rakiety. Myślał, że zaczyna trzecią wojnę. Oto jedno z kontrowersyjnych spotkań z UFO. Nie ujawniono informacji na ten temat i nie potwierdzono słów Torresa. Nie mamy oryginałów oficjalnych dokumentów. Nick Pope w latach 91-94 badał przypadki spotkania UFO w brytyjskim Ministerstwie Obrony. Rozmawiał z Torresem i wie, że tamten incydent był typowym spotkaniem z UFO. Przez 50 lat Torres posłusznie milczał. Gdy sprawę odtajniono, postanowił mówić. W roku 1988 w oficjalnym oświadczeniu opisał swoje doświadczenia sprzed lat.
Ojciec miał analityczny umysł i dokuczała mu myśl, że nie wiedział, co to było. Adwokat Torresa podpisane oświadczenie wysłał do brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Napisał, nie chcemy ujawniać tajemnic. Chcemy tylko dowiedzieć się więcej, jeśli to możliwe. Potem wielokrotnie prosił o odtajnienie akt, żeby personel wojskowy mógł o tym mówić. Ministerstwo odpowiedziało, że ani ono, ani lotnictwo amerykańskie nie ma akt dotyczących tego incydentu. 20 lat później zeznanie Torresa zostaje odtajnione. W tej sytuacji Torres uznał, że może swobodnie o tym mówić. Milton Torres' statement. Torres realized that he was free to discuss this. Lecz wydarzeń sprzed lat nigdy nie wyjaśniono. Zaskoczył go rozkaz zestrzelenia wroga. Opowiadał mi, że się bał. Poprosił o kod uwierzytelnienia. Użycie siły to ostateczność, więc podlega ścisłej kontroli. W oświadczeniu Torres napisał, że było ciemno. Światła samolotu były wyłączone, więc obserwował radar i posługiwał się latarką. Nigdy wcześniej nie wykorzystywał tego kodu. Torres miał 24 rakiety powietrze-powietrze. Lecz zdumiał się, gdy zobaczył obiekt na radarze. Myślał, że wypali dziurę w ekranie. Tak duży sygnał mógł generować lotniskowiec. Już chciał odpalić rakiety. Wtedy to coś odleciało. Zniknęło z ogromną szybkością. Niezwykła była nie tylko szybkość, ale i przyspieszenie. Zgubiłem cel. My też. Wracaj do bazy. Po powrocie Torres dowiaduje się, że obiekt błyskawicznie zniknął. Dwa radary potwierdziły prędkość 10 machów, czyli ponad 12 tysięcy kilometrów na godzinę. Nie rozumieli tego. Drugi pilot oświadczył, w pewnej chwili obiekt albo przyspieszył, albo zniżył lot i zniknął z radarów. Torres był zadowolony, że namierzyliśmy ten niewiadomy obiekt. Sądzę, że wspomniał o tym w swoim raporcie. Torres mówi, że następnego dnia był na odprawie. Ale nie prowadził jej żaden z jego kolegów lotników. Niech pan siada. Na spotkanie przyszedł tajemniczy mężczyzna w cywilnym ubraniu. Zwykle jest to rozmowa z przełożonymi. Tymczasem dowódca Torresa się nie zjawił. Był to ktoś z brytyjskiego oddziału NSA w Londynie. NSA zbiera i analizuje dane wywiadowcze dla rządu amerykańskiego. Widziałeś ten obiekt na własne oczy? Gość był srogi i od razu przeszedł do rzeczy. Niewiele osób zna metody działania tej agencji. Rozmawiasz o tym ostatni raz. Agent mówił o tajemnicach państwowych.
Do roku 2008 Torres nie wspominał o sprawie. 50 lat milczenia świadczy o jego charakterze, uczciwości i poważnym traktowaniu przysięgi. Gdy o tym powiedział, popłakał się. Nie wspominał o tym ojcu, z którym był bardzo zżyty, ani dzieciom. Czy to było UFO? A może rozkazano mu zestrzelić coś, co nie istniało? Torres ma utrzymać w tajemnicy to, co widział na radarze. Lecz radary mają swoje ograniczenia. Ówczesne radary często zrywały wcześniejszy kontakt. Jack Williams przez 25 lat był pilotem myśliwców. Przy skręcie i przeciążeniu stabilizacja czasami zawodziła. Na niedoskonały sprzęt można było oddziaływać. W końcu lat 50. mówiło się, że Amerykanie eksperymentują z urządzeniami do walki elektronicznej. Czyżby wtedy wraz z Brytyjczykami realizowali jakiś tajny projekt? W ujawnionej korespondencji z adwokatem Torres pyta, jakiś eksperyment wywołał efekt obserwacji realnego celu? Do takiej mistyfikacji potrzeba wielu ludzi. Nick Pope wie o takim projekcie. Palladian dotyczył możliwości skutecznego oszukiwania radarów. Chodziło o to, by za pomocą pewnej sztuczki elektronicznej radary przeciwnika pokazywały sygnał nieistniejących samolotów. Radar można zmylić co do odległości do celu i kierunku. Można też całkowicie go oślepić. Możliwości są spore. Czy właśnie to spotkało Torresa? To jest wykonalne. Bill Sweetman pisuje o lotnictwie wojskowym. Możliwe, że próbowano przechwycić obiekt wyposażony w system mylenia radaru. Rzekoma reakcja NSA wydaje się niejasna. Jeśli ktoś bierze udział w tajnych próbach, informuje się go o tym i koniec. Agencja mogła nie chcieć ujawnić sprawy lub nie wiedziała, z czym ma do czynienia. W latach 50. spotkania z UFO były sprawą priorytetową dla pilotów brytyjskich. Z notatki CIA z roku 1952 wynika, że UFO stanowi poważny problem bezpieczeństwa narodowego. Uznano, że latające spotki ujawniają bezbronność Ameryki wobec ataku. Wtedy powstał projekt Blue Book do badania UFO. Szefem został kapitan Edward Ruppelt. W czasie wojny był szeregowcem. Po wojnie ukończył Wydział Techniki Lotniczej, a potem przeniesiono go do wywiadu. John Aldrich bada spotkania samolotów z UFO. Dużo wie o projekcie Blue Book i Edwardzie Ruppelcie. Uchodził za Supermana od zbierania danych o UFO, bo wszędzie je gromadził. Od kwietnia 1952 roku projekt Blue Book i Ruppelt mogą kontaktować się ze swoimi jednostkami z pominięciem oficjalnej drogi służbowej.
Było to posunięcie niespotykane. W tamtym roku zgłoszono najwięcej spotkań z UFO. Lotnictwo stara się przejąć chociaż jeden niezidentyfikowany obiekt. Charleston Gazette doniosła, że lotnictwo ma rozkaz strzelania do UFO. Żadnemu pilotowi nie udało się wystarczająco zbliżyć do celu. Lecz Ruppelt twierdzi co innego. W swoim raporcie o UFO pisze o pewnym incydencie, o którym nigdy nie wspominano. Miał miejsce we wrześniu w bazie Kirtland w Nowym Meksyku. Zadzwonił do niego porucznik Parrish, dowódca 34. Dywizjonu. Porucznik osobiście przywiózł Ruppelta do bazy. Wyjął pewien raport i pozwolił Ruppeltowi przeczytać. Ten był zdumiony, dlaczego raport od razu nie trafił do projektu Blue Book. Pewnie chodziło o pominięcie drogi służbowej. Ruppelt napisał: około 10 rano radar namierzył niezidentyfikowany cel. Wystartowały dwa myśliwce. Jeden poleciał wysoko, drugi nisko. Pilot drugiego uznał, że widzi balon meteorologiczny. Gdy zbliżył się na 300 metrów, zrozumiał, że to nie balon. Obiekt leciał przed samolotem. Jakim cudem balon meteo mógł lecieć z prędkością ponaddźwiękową? Pilot próbuje się zbliżyć. Na wysokości 1000 metrów leci z szybkością dźwięku. W końcu udaje mu się dobrze przyjrzeć. Był płaski i okrągły jak talerz. Ruppelt powiedział, jak pączek bez dziurki. Pilot nie może dogonić obiektu, więc co ma robić? Zbliżył się tylko na 500 metrów. Niestety wieża była poza zasięgiem, więc sam zdecydował i otworzył ogień. Wtedy obiekt zaczął się wznosić i zniknął. W bazie pojawiły się pytania. Przepisy wymagają raportu, jeśli pilot użył broni. Możliwe jest podjęcie działań dyscyplinarnych. Dowódca bazy nie chciał, żeby sprawa trafiła do sztabu. A pilot twierdzi, że strzelał do UFO. Raport o UFO dyskredytuje pilota. Nawet w czasach Ruppelta o UFO nikt otwarcie nie mówił. W bazie rozeszła się wieść, że pilot jest psychiczny lub że mu odbiło. Dlaczego nie mógł przekonać przełożonych, że to nie był balon? Piloci latają wokół balonów i wydaje im się, że one próbują przed nimi uciec. Tim Printy, astronom amator. Balon zatacza okręgi i sprawia to wrażenie, jakby poruszał się szybko. Zdaniem Aldricha, balon porusza się inaczej. Oficer wywiadu stwierdził, że obiekt bawił się z pilotem w kotka i myszkę i miał przewagę szybkości. Porucznik Parrish wyjaśnił, dlaczego nie wysłał raportu. Dowódca uważa, że pilot psychicznie pęka. Ruppelt pisze, dowódca kazał zniszczyć raport, po czym przedstawia swoją wersję. Przedstawione problemy są typowe. Pilot coś widział i do czegoś strzelał.
Niestety tego obiektu nie da się zidentyfikować. Była to aluzja do tego, jak lotnictwo zbiera dowody. Chciał poderwać myśliwce, lecz Pentagon się nie zgodził. Okres pracy Ruppelta uważa się za najbardziej sensowne badanie UFO. Lecz Aldrich sugeruje ostrożne podejście do jego pracy. W wielu przypadkach są to wieści z trzeciej lub czwartej ręki. Czy jego źródłom można ufać? Trzeba było wprowadzić nowe metody zbierania danych. Na samolotach z bazy Wright-Patterson zainstalowano kamery. Dzięki nim lotnictwo przez 15 lat zbierało materiały o UFO. Do roku 1968 pisano o gromadzeniu danych za pomocą kamer Videon, nawet o składzie chemicznym danego obiektu. Miało to pomóc w rozwiązaniu problemu UFO. Lecz danych z kamer sprzężonych z działkami nie odtajniono. Czyżby niczego nie wyjaśniono? 27 października 1952 roku, gdy szefem FBI był Edgar Hoover, pewna notatka wskazywała na pojawienie się rozdźwięku między wojskowymi wierzącymi i niewierzącymi w UFO. Wywiad uważa, że to złudzenie optyczne, lecz są i tacy, według których są to pojazdy międzyplanetarne. Po prawie 20 latach projekt Blue Book zostaje zakończony z braku dalszego zainteresowania tematem. Lecz czy rząd rzeczywiście przerwał te badania? Odpowiedzi być może udziela opis pewnego świadka z drugiego końca świata. 20 września 1976 roku, Teheran. W irańskim dowództwie lotnictwa zwołuje się tajne spotkanie wysokich oficerów. Wezwano oficerów z bazy i nie tylko. Dziennikarka Leslie Kane pisała o incydencie irańskim. Był tam też amerykański pułkownik Olin Mui. Został wysłany przez stacjonującą w Iranie grupę doradczą, która szkoli sprzymierzeńców i udostępnia im swoją technikę. Lotnictwo irańskie patroluje granice myśliwcami F-4. To najbardziej niebezpieczny rejon świata. Stany Zjednoczone i Iran współpracują i z powietrza szpiegują Rosjan. Pułkownik Mui bierze udział w odprawie na temat incydentu z minionej nocy. Obecny jest również zastępca irańskiego szefa sztabu, generał Azar Barzin. Pułkownik robił szczegółowe notatki, które potem spisano w formie raportu dla rządu. Oto podpisane przez niego tajne memorandum. Podsumowanie wydarzeń poprzedniego dnia. Kontroler lotów na lotnisku Merhabat odbiera nerwowe telefony od przerażonych mieszkańców Szemiranu. Zobaczyli na niebie coś niepokojącego. Wyglądało to jak bardzo jasna gwiazda. Po chwili znów ktoś zadzwonił. Wtedy kontroler postanowił sam zobaczyć. Tuż po północy wieża kontaktuje się z generałem Yusefim z lotnictwa. Generał dowiaduje się, że na radarze niczego nie ma.
ale obiekt wyraźnie widać na niebie. Zapada decyzja o wysłaniu myśliwca z bazy w Cherokee. Gdy samolot zbliża się na 50 km od obiektu, jego układy elektryczne przestają działać. Działo się tak przy każdym podejściu. Szwankowała łączność i gasły wszystkie wskaźniki. Z tego powodu pilot postanowił wrócić do bazy. Lecz gdy zawrócił, wszystkie układy samolotu znów zaczęły działać. Wtedy generał Josefi zawiadamia pułkownika Muja, że wysyła drugą maszynę. Pilotem ma być jeden z najlepszych pilotów, Parviz Jafari. Misja polega na tym, żeby obiekt rozpoznać, zmusić do lądowania, a jeśli to się nie uda, zestrzelić. Jafari otrzymuje współrzędne podejrzanego celu. Nabierając wysokości, spojrzałem w tamtą stronę i ujrzałem ten obiekt. W pewnym momencie radar namierzył cel w odległości 50 km. Podobny sygnał dawał samolot cysterna. Pilot nieraz widział podobne sygnały. Lecz mój stwierdził, że maszyny nie dało się rozpoznać z powodu niezwykłej jasności. Nie było widać kształtu. Gdy Jafari zbliżył się do obiektu, zdumiał się na jego widok. Miał kształt rombu i cztery światła, czerwone, zielone, pomarańczowe i niebieskie, które na przemian błyskały. Wtedy obiekt oddalił się wbrew prawom fizyki. W jednej chwili odskoczył na jakieś 10 stopni, 50 mil w mniej niż sekundę. Nieprawdopodobnie szybko. Jafari opisał coś kompletnie nieznanego. Nagle na dole coś się pojawiło. Myślałem, że to wystrzelona do mnie rakieta. Pilot podejmuje zdecydowaną akcję. Chciałem sam wystrzelić rakietę w jego stronę. Nagle wszystkie układy przestały działać. Jafari stracił kontrolę nad uzbrojeniem i łącznością. Wtedy obiekt zaczął okrążać jego myśliwiec. Leciałem z prędkością dźwięku, a to mnie okrążało. Nie był to samolot, lecz coś nieznanego. Byłem bezbronny i obawiałem się zderzenia. Irański pilot prowadzi walkę z UFO. Chcąc uniknąć ataku, wprowadza maszynę w lot nurkowy. Wówczas równie nagle obiekt kończy pościg. Mniejszy obiekt podleciał pod większy i zniknął. Pułkownik mój napisał, że mniejszy obiekt dołączył do większego. Gdy Jafari się oddalił, w jego myśliwcu wszystko wróciło do normy. Generał Josefi rozkazał mu wrócić do bazy. Bafrasesh pas bere khane. Ma khodam miram ye negah minasam.
Spytałem, czy mam lecieć do bazy, czy do Teheranu. Usłyszałem rozkaz lądować w Teheranie. Rozpoczynając lądowanie, ujrzał coś niezwykłego. Mniejszy obiekt ruszył szybko w stronę Ziemi. Myślałem, że zobaczę wielki wybuch. Tymczasem obiekt zatrzymał się tuż nad Ziemią. Zrobiło się widno jak w dzień. Pilot miał przyjrzeć się obiektowi. Lecz kiedy się zbliżył, przyrządy znów przestały działać. Problemy z łącznością miał przelatujący w rejonie samolot pasażerski. Wtedy generał rozkazał wracać do bazy. Ale to nie był koniec. Niedaleko lotniska Mehrabad zobaczył inny nieznany obiekt. Przypominał linijkę ze światłami na końcach i większym światłem po środku. Zawiadamia wieżę. Spytałem, co leci przede mną. I usłyszałem, że nic. Oni niczego nie widzieli. Mój napisał, załoga widziała jakiś cylindryczny obiekt. Następnego dnia Jafariego wezwano na tajną odprawę. Lecz wieści przedostały się do mediów. Tej samej nocy ktoś z lotnictwa rozmawiał z redakcją Teheran Journal. Zaczęto domagać się wyjaśnienia tych wydarzeń, ale może było jakieś prostsze wyjaśnienie. Rzekome UFO zachowywało się jak piorun kulisty. Profesor DiRobertis uważa, że zjawiska naturalne tłumaczą wiele przypadków UFO. Przemieszczają się chaotycznie, zawisają wysoko lub tuż nad ziemią. Naukowcy sądzą, że jest to chmura naładowanego elektrycznie gazu. Może się pojawić wysoko w atmosferze lub przy ziemi. Czasami dzieli się. Część znika, druga spada na ziemię. Czy wtedy mógł to być piorun kulisty? Ładunek elektryczny pioruna mógłby tłumaczyć zakłócenia w działaniu urządzeń. Bill Sweetman ma wątpliwości. Usterki mogły być wynikiem awarii generatora, zwarcia w pojemniku bezpieczników, krótkiego spięcia itd. Nick Pope twierdzi, że przyczyną mogło być inne zjawisko naturalne. Jeśli chodzi o zakłócenia w działaniu systemów, logicznym wyjaśnieniem może być pole magnetyczne. Jednak musiałoby być niezwykle silne. Czy piorun kulisty może wpływać na reakcję człowieka? Nie było chmur ani innych samolotów w pobliżu. Lecz nie wiedziałem, jak mam wylądować. Sytuacja była groźna. Miałem pustkę w głowie. Nie pamiętam, co się wtedy działo. Nie pamiętam tego wycinka czasu. Czy Jafari mógł być zdezorientowany również wcześniej?
Jack Williams mówi, że przy próbie strzału mógł popełnić prosty błąd. Mógł wybrać zły przełącznik lub nie odblokować głównego spustu. Jeśli nie zgra się wszystkiego, nic się nie wydarzy. Notatki Muja dołącza się do akt rządowych jako nietajne. Lecz dwa dni później do agencji wywiadu trafia raport pułkownika McKenzie'ego. Twierdzi on, że jego raport oparty jest na doniesieniach prasowych i wiadomościach z drugiej ręki. Lecz przedstawione dane są identyczne. Wtedy status obu raportów zostaje zmieniony na tajne. Dlaczego sprawę postanowiono ukryć? W roku 1976 nad Teheranem widać UFO. Istnieją dwa dokumenty opisujące to wydarzenie. Pierwotnie były nietajne. Lecz potem władze amerykańskie je utajniły. Dlaczego? 4 miesiące później wszyscy poznali odpowiedź. W styczniu 1976 roku zastępca irańskiego szefa sztabu generał Azarbarzin ogłosił niezwykłą wiadomość. Stwierdził, że Stany Zjednoczone i Iran mają umowę co do wymiany danych na temat UFO. Potem ujawnił informacje, którymi zainteresowane były władze amerykańskie. Urządzenie to zakłócało różne częstotliwości, ale coś takiego nie istnieje. To bardzo niezwykłe. Każdy rząd zapłaciłby miliony, żeby wejść w posiadanie urządzenia, które uniemożliwiałoby pilotowi normalne funkcjonowanie. Czy dlatego władze amerykańskie przeprowadziły śledztwo? Wywiad ma rozpoznawać potencjalne możliwości bojowe wroga. Trzydziestego 1 grudnia 1982 roku agencja odtajnia kolejny dokument. Przeanalizowano przydatność danych zebranych w Iranie. Zbadano wszystkie czynniki tamtego wydarzenia. Wzięto pod uwagę wiarygodność świadków i fakt, że radary potwierdziły to, co było widać. Podobnie efekt elektromagnetyczny i niezwykłą zwrotność obiektu. Znaczący jest końcowy komentarz. Niezwykły raport spełnia wszelkie wymogi badania UFO. W roku 1970 władze mówiły coś zupełnie innego. Dlatego zajęli się tym Amerykanie. Lecz Jafari twierdzi, że widział coś nie z tego świata. Świadczy o tym jego niesamowita szybkość i zwrotność. Lecz istnieją tylko zeznania świadków. W roku 1979, w czasie rewolucji islamskiej, zniszczono wiele dokumentów. Nie ma danych z kokpitu, telemetrycznych, mechanicznych, ani zapisu radaru. Jeśli takie dane ma rząd amerykański, nie zostały odtajnione. Z braku dowodów kwestionuje się zeznania pilota. W roku 1980 o UFO mówi inny pilot myśliwca. Ten dokument powstał 3 stycznia 1980 roku. W Ameryce Południowej UFO widziały setki osób.
11 kwietnia 1980 roku, La Jolla, Peru. W bazie lotniczej Mariano Melgar pracuje 1800 osób. Rankiem nad bazą zauważono jakiś okrągły obiekt. Wzięto go za balon meteo, lecz obawiano się działalności szpiegów. Ponieważ działo się to na terenie bazy, fakt uznano za naruszenie przestrzeni powietrznej. Pilot Oscar Santa Maria ma zestrzelić balon szpiegowski. W tamtym czasie baza miała znaczenie strategiczne i została zaopatrzona w sowiecki sprzęt bojowy. Santa Maria musi przechwycić obiekt, zanim ten dotrze w pobliże ważnych instalacji wojskowych. Leci rosyjskim Su-22 uzbrojonym w działko 30 mm. Na wysokości 2500 metrów zacząłem atak. W roku 2013 Santa Maria mówi, że zlokalizował cel i miał go w celowniku. Otrzymał rozkaz zestrzelenia, więc chciał wypełnić misję do końca. Wystrzeliłem 64 pociski. Trafienie jednym takim pociskiem strąciłoby każdy samolot. Lecz stało się inaczej. W raporcie napisano, że ostrzał nie uszkodził napotkanego obiektu. Strzelał do celu, ale bezskutecznie. Jakby pociski znikały wewnątrz tego obiektu. Doświadczony pilot znów namierzył cel. Lecz ten wykonał unik. Wzniósł się gwałtownie, więc nie mogłem strzelić. Dzięki dopalaczowi samolot osiąga prędkość 1,5 macha, lecz dystans się nie zmniejsza. W raporcie napisano, że UFO było szybsze niż myśliwiec. Przy kolejnych próbach obiekt ucieka w górę. Jakby wyczuwał każdy ruch, jakby się z nim bawił. W pogoni myśliwiec dociera do granic troposfery. Gdy Su-22 osiąga maksymalny pułap, włącza się ostrzeżenie. Okazało się, że zapas paliwa wystarczy tylko na powrót do bazy. Pilot próbuje ostatni raz. Zbliża się na 100 metrów i dokonuje niesamowitego odkrycia. Myśli, że ściga balon szpiegowski, lecz z bliska widzi coś niezwykłego. Przekonałem się, że to nie był balon, lecz obiekt o średnicy 10 metrów, który miał kremową kopułę. Jego dolna część była srebrzysta i wydawała się metalowa. Obiekt nie miał skrzydeł, silników, okien ani anten. Zrozumiał, że to UFO i nie strzelił. Wiedział, że nie dogoni tego obiektu. Obiekt zataczał kręgi wokół samolotu. Kończyło się paliwo i pilot musiał wracać do bazy. Santa Maria zaczął zniżać lot. UFO nie leciało za nim. Ale zanim zniknęło, jeszcze 2 godziny unosiło się w okolicach bazy.
W raporcie agencji wywiadu napisano, że pochodzenie tego obiektu pozostaje nieznane. Oscar Santa Maria jest pewnie jedynym pilotem, który strzelał do UFO. Lecz co to było? Balony meteorologiczne mogą się wydawać bardzo jasne, a z dużej odległości połyskiwać jak gwiazdy. Wznoszą się na 100 tysięcy stóp, a tam nie dociera żaden samolot. Czy Santa Maria gonił balon? Kiedy patrzy się w niebo, nie ma żadnego punktu odniesienia. To, co wydaje się bliskie, może być bardzo daleko i może być złudzeniem optycznym. Lecz pilot twierdzi, że obiekt bawił się z nim w kotka i myszkę, chwilami gwałtownie przyspieszając. Żaden balon nie mógłby tego zrobić, nie mówiąc o przetrwaniu ostrzału z działka. Dziennikarz Bill Sweetman sugeruje inne wyjaśnienie. Su-22 to samolot myśliwsko-bombowy. Nie nadaje się do przechwytywania. Konstruktorzy położyli nacisk na wagę pocisków, a nie ich prędkość. Żeby trafić cel przy małej prędkości wylotowej, trzeba podejść bliżej. Z większej odległości pociski po prostu przelatują pod celem. Pilot Santa Maria mógł nie trafić w cel. Na dodatek